to dzisiejsze kazanie zatytułowałem Kilka słów o człowieku. W literaturze, w muzyce można przeczytać lub usłyszeć słowa kobieta zmienną jest. I dobrze, i bardzo dobrze. I bardzo dobrze, żeby tak było. Żeby to kobieta była zmienna, a mężczyzna to już nie. A mężczyzna to zawsze by był taki stały, niewzruszony. Niestety obserwując to, co się dzieje dookoła nas, dostrzegamy, że człowiek w ogóle jest niestały, zmienny, targany różnymi emocjami. Ale nie tylko to, co widzimy dookoła. Również gdy otwieramy tą świętą księgę, Biblię, dowiadujemy się o tym. To, jaki był człowiek, jaki jest człowiek, no raczej nie napawa optymizmem, bo człowiek to takie raczej stworzenie niestałe, zmienne, a człowiek bez Boga to stworzenie niestałe i zmienne, można powiedzieć, do potęgi. W Dziejach Apostolskich w 28 rozdziale, proszę sobie otworzyć, 28 rozdział Dziejów Apostolskich, tam odnajdujemy ciekawe zdarzenie, jakie miało miejsce podczas podróży apostoła Pawła do Rzymu. Tam w wyniku burzy i rozbicia okrętu apostoł Paweł znalazł się na Malcie. Dzieje Apostolskie, 28 rozdział, od pierwszego wersetu. Czytam pierwszy i drugi werset. A gdy wyszliśmy cało, dowiedzieliśmy się wtedy, że wyspa ta nazywa się Malta. Tubylcy zaś okazali nam niezwykłą życzliwość. Rozpaliwszy bowiem ognisko, zajęli się nami wszystkimi, bo deszcz zaczął padać i było zimno. No jak dobrze, że w takiej sytuacji ktoś okazuje życzliwość. Są jacyś mili i dobrzy ludzie na tym miejscu. Werset trzeci. A gdy Paweł zgarnął kupę chrustu i nakładał ją na ogień, wypełzła od gorąca żmija i uczepiła się jego ręki. No może nie uwaga, może nie fart apostoła Pawła, jakie zmęczenie. No, czasem się w życiu coś takiego zdarza. Werset czwarty. Gdy zaś tubylcy ujrzeli zwisającego gada u jego ręki, mówili między sobą: człowiek ten jest zapewne mordercą, bo chociaż wyszedł cało z morza, sprawiedliwość boska żyć mu nie pozwoliła. Ci ludzie już ocenili apostoła Pawła. Oni już wydali na niego wyrok. Oni mieli pewne schematy w głowie, które w tym momencie wygłosili. To sprawiedliwość Boża żyć mu nie dała. No musiał sobie na to pewnie zasłużyć. Ile to my razy możemy również mieć pewne schematy w głowie, które od czasu do czasu gdzieś wygłaszamy, może na osobności, choć niekiedy może też bardziej publicznie. I szczególnie, gdy za kimś może nie przebadamy, kogoś nie robimy, gdy coś się zadzieje w jego życiu, to mówimy sobie: zasłużył. Pewnie sobie na to zasłużył, dlatego tak ma, jak ma. I jesteśmy niekiedy troszkę jak ci przyjaciele Hioba, którzy mieli odpowiedź, mieli swoją odpowiedź, mieli własną odpowiedź i oni już też wszystko wiedzieli. I jeszcze do tego można dołożyć psalm 91, a w tym psalmie przecież jest napisane, że Bóg ochroni od wszelkiego złego, że Bóg ochroni od chorób, więc jeżeli nie ochronił, to znaczy, że ktoś winny. Wyrok już wydany i ogłoszony. Werset 5 i 6 tego rozdziału. Lecz on strząsnął gada w ogień i nie doznał nic złego.
Oni zaś oczekiwali, że spuchnie lub zaraz trupem padnie. Ale gdy długo czekali i widzieli, że nic nadzwyczajnego się z nim nie dzieje, zmienili zdanie i mówili, że jest Bogiem. Oj, ciekawy zwrot akcji. Ze skrajności w skrajność. Raz na górze, raz na dole. Jak w dobrym współczesnym filmie akcji, no jest akcja, są emocje. Już trzeba coś szybko nazwać, już trzeba coś szybko określić. My już wiemy, o co chodzi. No po co się zastanawiać dłużej, debatować, rozważać argumenty, jeżeli już wszystko jest wiadome. Kiedyś ludzie byli tacy i myślę, że dzisiaj nie jest dużo inaczej. Dzisiaj mamy jeszcze internet. Jeżeli ktoś nie ma pewności, to wejdzie na internet, żeby potwierdzić swoje racje, a internet ma to do siebie, że nawet najbardziej dziwne tematy można znaleźć na nie jakieś argumenty za. Kolejne zdarzenie z Dziejów Apostolskich, również z apostołem Pawłem, Dzieje Apostolskie, 14 rozdział i od 8 po 19 werset, jeżeli chcecie, proszę otworzyć. Dzieje Apostolskie, 14 rozdział, od 8 po 19 werset. Czytamy tam o uzdrowieniu w Listrze. Od 8 wersetu przeczytam. A był w Listrze pewien człowiek chory na bezwład nóg. Był on chromy od urodzenia i nigdy jeszcze nie chodził. Słuchał on przemawiającego Pawła, który utkwiwszy w nim wzrok i spostrzegłszy, że ma dość wiary, aby być uzdrowiony, odezwał się donośnym głosem: stań prosto na nogach swoich. I zerwał się i chodził. A gdy ujrzał tłum, co Paweł uczynił, zaczął wołać, mówiąc po likaońsku: bogowie w ludzkiej postaci stąpili do nas. I nazwali Barnabę Zeusem, Pawła zaś Hermesem, ponieważ on był głównym mówcą. A kapłan podmiejskiej świątyni Zeusa, przywiódłszy przed bramy miasta woły i wieńce, chciał wraz z ludem złożyć ofiarę. Gdy to usłyszeli apostołowie Barnaba i Paweł, rozdarli szaty swoje i wpadli między tłum, krzycząc i wołając: ludzie, co robicie? I my jesteśmy tylko ludźmi, takimi jak i wy. Zwiastujemy wam dobrą nowinę, abyście się odwrócili od tych marnych rzeczy do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest. Może 18-19 werset. A to mówiąc, z trudem powstrzymali lud od złożenia im ofiary. Tymczasem nadeszli z Antiochii i Ikonum Żydzi i namówiwszy tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że umarł. Tak, czytamy tutaj, że mieszkańcy chcieli godnie uczcić apostoła Pawła i Barnabę. Barnabę nazwali Zeusem, Pawła Hermesem i wołali do nich, że bogowie w ludzkiej postaci stąpili do nas. I kapłan nawet chciał im złożyć ofiarę. No cóż, można powiedzieć, że ta sytuacja apostoła Pawła i Barnaby no była dla nich strasznie, ale to strasznie niekomfortowa. No chcieli ich uczcić jako bogów. Odpowiedź ich była bardzo jednoznaczna. Rozdarli szaty i wołali: i my jesteśmy tylko ludźmi, jak i wy. I wskazywali na Boga Stworzyciela, tego, który stworzył niebo, ziemię, morze i źródła wód. I można powiedzieć, że to taka była dobra i właściwa odpowiedź i postawa tych apostołów. Werset 18. A to mówiąc, z trudem powstrzymali lud od złożenia im ofiary. No z trudem, ale udało się powstrzymać ten lud przed złożeniem im ofiary. Ale właśnie bardzo ciekawe rzeczy dzieją się w 19 wersecie. Coś dziwnego, coś niezrozumiałego.
Lud, który tak wywyższył ich, wywyższył apostoła Pawła i Barnabę, chciał wynieść ich do boskiej godności, nagle za namową Żydów kamionuje apostoła Pawła i wywleka go poza miasto. Widzimy tutaj obraz ludzi chwiejnych, obraz ludzi niestabilnych, którzy podlegają łatwej manipulacji. Jak łatwo można kierować, zawiadywać ludźmi, tłumem, manipulować. Jak łatwo można zmienić patrzenie człowieka, reakcję jego, decyzję. To smutne i przerażające, ale jednocześnie jest to bardzo pouczające, choć jednocześnie może jeszcze to jest mało optymistyczne. I można powiedzieć, że w tej sytuacji apostoł Paweł upodabniał się do swojego Zbawiciela, do Jezusa Chrystusa w znoszeniu krzywd. Ten sam apostoł Paweł, który wcześniej był przy kamienowaniu Szczepana, on sam zostaje tutaj podobnie potraktowany. Apostoł Paweł i Barnaba odrzucili honory, jakimi ten lud chciał ich obdarzyć. Oni nie chcieli być odbiorcami tych pogańskich praktyk. Niestety trzeba stwierdzić, że również w naszym czasie zdarzają się podobne rzeczy. Ludzie chcą odbierać hołd należny jedynie Bogu. Jedni chcą odbierać, a drudzy ten hołd chcą składać. Chociażby przez klękanie przed nimi, całowanie po rękach, czy zmienianie przykazań Bożych i zastępowanie tych przykazań swoimi przykazaniami. Pewne rzeczy mają miejsce również w naszych czasach i trwają dotychczas. W Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale od 31 wersetu po 35 czytamy takie słowa Pana Jezusa. 26 rozdział od 31 po 35 werset. Wtedy mówi do nich Jezus: wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy. Napisano bowiem: uderzę pasterza i będą rozproszone owce trzody. Ale po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was do Galilei. A odpowiadając, Piotr rzekł do niego: choćby się wszyscy zgorszyli z ciebie, ja się nigdy nie zgorszę. Rzekł mu Jezus: zaprawdę powiadam ci, że jeszcze tej nocy, zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Rzecze mu Piotr: choćbym miał z tobą umrzeć, nie zaprę się ciebie. Podobnie mówili i wszyscy uczniowie. I chyba jedna z najsmutniejszych scen w Biblii, której antybohaterem jest właśnie Piotr. Czytam Ewangelię Mateusza, 26 rozdział, od 69 po 75 werset. A Piotr siedział zewnątrz na podwórzu i przystąpiła do niego jedna służebnica, mówiąc: i ty byłeś z Jezusem Galilejczykiem. On zaś zaparł się wobec wszystkich i rzekł: nie wiem, co mówisz. A gdy wyszedł ku bramie, ujrzała go inna i mówiła do tych, co tam byli: ten był z Jezusem Nazarejczykiem. I znowu zaparł się pod przysięgą: nie znam tego człowieka. A chwilę po tym przystąpili ci, co tam stali, i rzekli Piotrowi: prawdziwie ty też jesteś z nich, wszak zdradza cię twoja mowa. Wtedy począł zaklinać się i przysięgać: nie znam tego człowieka. I zaraz kur zapiał. I wspomniał Piotr na słowa Jezusa, który powiedział: zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I wyszedłszy, gorzko zapłakał. Smutno jest, gdy się o tym czyta. Smutno jest, gdy się o tym myśli, ale jeszcze bardziej smutno musiało być, gdy się tego wszystkiego doświadczało. Piotr, bliski uczeń Jezusa Chrystusa. I takie zachowanie, i takie słowa.
Wcześniejsze deklaracje, zapewnienia nic nie dały. Okazało się tylko pustymi słowami, pustymi deklaracjami tego człowieka. Pozostając tylko teoriami, pewnymi uniesieniami i emocjami. Czy również nam w życiu nie zdarzało się pewnych rzeczy mówić? Pod wpływem emocji wypowiadać słów górnolotnych, a później, gdy przyszła szara rzeczywistość, codzienne życie, okazywało się, że nasze zachowanie nie do końca pokrywa się z naszymi deklaracjami, z naszymi obietnicami. Nie wyglądało to tak wcale aż optymistycznie. Są chwile uniesień, ale później następuje szara rzeczywistość i ona nie wygląda tak dobrze. Ile razy to właśnie nam udało się przeszarżować w słowach, ale myślę, że rzadziej przeszarżować w czynach, w dobrych uczynkach, w pomocy drugiemu człowiekowi. Tutaj raczej nie ma zbytniej przesady. Autorka wyjątkowej książki Życie Jezusa w sposób barwny opisała konsekwencje zaparcia się Piotra. Widok bladej, umęczonej twarzy, drżących ust oraz pełnego współczucia i przebaczenia wzroku przeszyły serce Piotra jak strzała. Obudziło się w nim sumienie, powróciła pamięć. Przypomniał sobie dane zaledwie przed kilkoma godzinami przyrzeczenie, że jest gotów iść za swym Panem do więzienia i na śmierć. Przypomniał sobie własne cierpienie, gdy Zbawiciel powiedział mu w wieczerniku, że zaprze się Pana trzykrotnie tej samej nocy. Piotr dopiero co oświadczył, że nie zna Jezusa, lecz teraz z wielkim smutkiem uświadomił sobie, jak dobrze go znał jego Pan i jak dokładnie czytał jego serce, o którego przewrotności nawet on sam nie wiedział. Są to bardzo smutne, ale jakże zarazem prawdziwe słowa. Wieki przed tym wydarzeniem Dawid w Psalmie 139 napisał takie słowa: Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Tak naprawdę możemy sami siebie dobrze nie znać. Możemy sami siebie nawet zwodzić i dopiero, gdy przyjdą trudne doświadczenia na nas samych, to pokazuje nam oraz innym ludziom tak naprawdę, w jakim miejscu jesteśmy na naszej drodze. Dopiero trudne doświadczenia to wypuklają. Kolejny przykład Ewangelia Mateusza, 21 rozdział, tam od 8 po 11 werset. 21 rozdział Ewangelii Mateusza, od 8 po 11 werset. Jest tam opis uroczystego wjazdu Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. A wielki tłum ludu rozpościerał swe szaty na drodze. Inni zaś obcinali gałązki z drzew i stali na drodze. A rzesze, które go poprzedzały i które za nim podążały, wołały mówiąc: Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Hosanna na wysokościach. A gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, mówiąc: Któż to jest? Rzesze zaś mówiły: To jest prorok Jezus, ten z Nazaretu Galilejskiego. Z tego opisu można stwierdzić, można powiedzieć, że na szczęście poznali Jezusa Chrystusa. Poznali Go i uczcili. Wołali Hosanna na wysokości. Słowo Hosanna oznacza zbaw proszę. To słowo wyrażało taką radość, to słowo wyrażało taką prośbę tego ludu o pomoc. To wypełnienie słów ze Starego Testamentu proroczych z Księgi Zachariasza z 9 rozdziału, 9 wersetu, gdzie czytamy:
Wesel się bardzo, córko syjońska, wykrzykuj, córko jeruzalemska. Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny, i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślińcy. Piękny obraz. Ludzie prześcigali się w oddawaniu hołdów Panu Jezusowi Chrystusowi. To takie piękne było i wspaniałe. To było takie wydarzenie na bardzo, ale to wtedy na bardzo szeroką skalę. W taki sposób uczcili Pana Jezusa Chrystusa, ten tłum. Jednak niestety nie trzeba było wcale długo czekać, raptem kilka dni, żeby znowu wielki tłum, żeby znowu wielki zmanipulowany tłum na pytanie Piłata, co mam zrobić z Jezusem? Ludzie krzyczą w emocjach, niech będzie ukrzyżowany. Jeszcze dodają, krew Jego na nas i na dzieci nasze. Smutny to obraz. Jak można szybko zmienić zapatrywanie, swoje zdanie? Jakże inaczej mogą brzmieć słowa? Jakże inaczej mogą brzmieć okrzyki tych ludzi? Jako upadłe stworzenia jesteśmy niestali, jesteśmy zmienni i raczej bliżej nam do złego niż do czegoś dobrego. W psalmie 146, w trzecim wersecie czytamy: nie pokładajcie ufności w książętach, ani w człowieku, który nie może pomóc. Apostoł Paweł do Rzymian w 7 rozdziale napisał takie słowa: nędzny ja człowiek, kto mnie wybawi z tego ciała śmierci? I możemy sobie niekiedy pomyśleć, czy z kimś rozmawiając powiedzieć, no jak mógł ten Adam, Ewa zachować się tak w tym raju? No jak mógł ten Dawid wdać się z Batrzebą? No jak mógł jej męża wydać na pewną śmierć? My pewne rzeczy czytamy z naszej perspektywy i niekiedy je oceniamy. Ale tak naprawdę nigdy nie byliśmy na miejscu Adama i Ewy, na miejscu Dawida. Nie byliśmy poddani identycznym pokusom. Mamy często nadzieję, że my byśmy się w takich sytuacjach zachowali inaczej, zachowali lepiej. Ale to jest pewna tylko spekulacja. Tak naprawdę nie wiemy, gdybyśmy tam byli, jak byśmy się wtedy zachowali. Bo tak naprawdę my wielu rzeczy nie wiemy. Pewne rzeczy dopiero wychodzą, gdy dotykają nas trudne doświadczenia. Nas samych, nie sąsiada, który mieszka obok mnie, nie brata w zborze czy siostry, ale nas osobiście. Wtedy można zobaczyć tak naprawdę, w jakim miejscu jesteśmy. Wtedy wiemy, o co tak naprawdę prosić Boga, o co się modlić, żeby to nasze życie chrześcijańskie było jednak lepsze, a te zachowania bliższe tego, co Bóg sobie od nas by życzył. I może w tym rozważaniu dzisiejszym jest mało optymizmu, i to prawda, ale oczywiście ten optymizm jest, ten optymizm polega na tym, że znamy Boga, że ten Bóg jest skałą, że na Nim można budować, że On jest niezmienny, On jest takim fundamentem, że na Niego można stawiać i że na Niego można zawsze liczyć. Dlatego w psalmie 125 czytamy takie optymistyczne i zasadne słowa: ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, która się nie chwieje, lecz trwa wiecznie. W liście do Jakuba w pierwszym rozdziale, 17 werset, czytamy takie optymistyczne znowu słowa: wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały wstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Jakże optymistyczne są to słowa, że jest ktoś, na kim
grzeszny, słaby, chwiejny człowiek może polegać, może się oprzeć. Dlatego za chwilę będziemy śpiewali pieśń ze śpiewnika Budujmy na skalę. Tą skałą oczywiście jest Bóg. Tą skałą jest Jezus Chrystus i na Nim należy budować. Niektórzy starają się budować na człowieku, bo chcą mieć jakieś autorytety, bo chcą mieć kogoś przed sobą, na kogo mogą popatrzeć, kogo mogą posłuchać, żeby mówił ładnie i żeby się ładnie uśmiechał. Bo jak ktoś mówi ładnie, to znaczy, że ładnie, pięknie żyje. No nie zawsze tak jest. I wcale tak być nie musi. I później jest problem, gdy taki autorytet źle się zachowuje, gdy taki autorytet się w życiu pogubi, gdy on upada, to mówimy, no jak to mogło mieć miejsce. Dlatego nie budujmy na człowieku. Budujmy na Bogu, na Jezusie. On jest doskonały, a my ludzie nie jesteśmy. I na koniec jeszcze kilka optymistycznych zdań. Pomimo tego, że ludzie są niedoskonali, chwiejni, to Bóg jednak umiłował człowieka. Cały plan zbawienia świadczy o tym. Przyjście Pana Jezusa Chrystusa, pierwsze Jego przyjście, właśnie o tym zaświadcza z niesamowitą mocą, że to Bóg umiłował tego grzesznego, słabego człowieka. Jest to takie dla nas niesamowicie optymistyczne i godne uwagi, i godne niesamowitej pochwały. To, co Bóg robi dla nas nadal. Wielki, potężny Bóg. On nas umiłował w Jezusie Chrystusie. Chwała Jemu za to. Amen.